Jadę teraz obwodnicą Centrum Dąbrowy Górniczej, a więc nową drogą, która tak naprawdę łączy Rondo Praw Kobiet, nowe rondo koło Urzędu Pracy z dworcem kolejowym i dalej z pozostałymi częściami Dąbrowy Górniczej. Droga ta biegnie tutaj po terenach dawnej kopalni Paryż i tak sobie myślę, że tutaj można by spokojnie podnieść tą prędkość, myślę, do 70 km na godzinę. Myślę, że nie byłaby to zła decyzja. Natomiast z drugiej strony tak się zastanawiam, czy podniesienie tej prędkości tutaj jest realne, biorąc pod uwagę, że droga tutaj nie biegnie cały czas prosto, jest drogą jednojezdniową i myślę, że nawet gdyby złożyć taką petycję, powiedzmy, do urzędu, to myślę, że byłaby to petycja na nie, właśnie z uwagi na to, że na przebieg drogi, w związku z czym myślę, że organizator ruchu zarządzający tą drogą, myślę, że mógłby się obawiać, że mogłoby tutaj dochodzić do częstych zdarzeń z uwagi na podniesioną prędkość właśnie do owej 70, więc pewnie na lata tu zostanie 50 na godzinę, a za chwilę pewnie i wokół obwodnicy zacznie powstawać infrastruktura, która również wymusi to, że jednak 50 będzie tutaj zasadna.